Właśnie wyjechałem z przystanku tramwajowego Dolna. Jadę tramwajem prosto z Wilanowa. Jak wyglądał pierwszy przejazd tramwaju do Wilanowa? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć, witam Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Wilanów. I jest to historyczny materiał, bo dzisiaj, w poniedziałek, 14 października 2024 roku, pierwszy tramwaj ponownie dojechał do Wilanowa. Jadąc tutaj z ulicy Spacerowej, prosto ulicą Belwederską, dalej Jana III Sobieskiego i Aleje Rzeczpospolitej, prosto do krańca w miasteczku Wilanów. W dzisiejszym materiale dokładnie zobaczycie tą całą trasę i już jedziemy aktualnie odcinkiem na ulicy Belwederskiej. Jak widzicie, tramwaj bez jakichś większych problemów pokonuje ten odcinek, gdzie jedzie jeszcze na całej betonowej podbudowie, bez miejsc, gdzie jest rozchodnik. Też co ważne, o czym trzeba powiedzieć, to jest to, że to jest tramwaj pomiarowy, czyli to jeszcze nie jest tramwaj pasażerski. Tramwaj pasażerski się pojawił, owszem, tego samego dnia, tylko po prostu tak, nie wiem, z 3-4 godziny później, więc jakby bez problemów. Jeżeli ten tramwaj ruszył z przystanku Spacerowa na Belwederskie około godziny 9, to tak mniej więcej, no w sumie 2, no 3 godziny mniej więcej później ruszył Hyundai tą samą trasą. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, że ten tramwaj robi pomiary sieci trakcyjnej. No, jak sam wagon nazywa się, to jest wagon pomiarowy, więc on mierzy dokładnie, na jakiej wysokości chociażby znajduje się sieć trakcyjna. Jest specjalna taka tam linka, która po prostu swobodnie mierzy naprężenie, po prostu wysokość pantografa w danej lokalizacji. Mamy też oczywiście kamerkę, która jest zlokalizowana, która analizuje, nagrywa po prostu cały przejazd, jeżeli chodzi o sieć trakcyjną. Są tam komputery, które oczywiście to też wszystko przekładają na wykresy i w ten sposób tramwaj musi przejechać każdy z nowych odcinków, który jest oddawany do użytku w Warszawie. Ten tramwaj jest już trochę stary, zresztą widać nie bez powodu, że to jest taka parówka po prostu przerobiona i najprawdopodobniej to jest ostatni plac budowy tego też i tramwaju i już po prostu na kolejnych będzie jakiś nowszy pojazd. Czy to będzie przerobiona jakaś 105, czy to będzie jakiś inny pojazd, tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy, co faktycznie tramwaje warszawskie postanowią zrobić, czy kupią jakiś nowy sprzęt, który będzie dwukierunkowy, bo to jest tramwaj jednokierunkowy. I to, że faktycznie on dojedzie do terminalu krańcowego, nie pomaga, bo po prostu cały kolejny odcinek tramwaj musi jechać na wstecznym, co oczywiście również nagrałem i uwieczniłem na nagraniach, to zobaczycie na koniec tego filmu. Niemniej, ten tramwaj nie przewozi pasażerów, to jest tylko wyłącznie wagon techniczny, może też oczywiście przewozić różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny, jeżeli jest taka potrzeba, chociaż tego raczej są wykorzystywane koguty. No i jak widzicie, on tutaj cały ten odcinek pokonał. Później, zanim pojawiły się tutaj oczywiście tramwaje Harce, które też zobaczycie na sam koniec materiały, jak tutaj dojechały do miasteczka Wilanów. Też to ważne z ciekawostek. Oczywiście widzicie, że na całym odcinku w różnych miejscach na trasie tramwajowej pojawiły się już elementy, jeżeli chodzi o zielone torowisko, czyli oczywiście rozchodnik. Rozchodnik sukcesywnie na samym odcinku tramwaju do Wilanowa jest rozkładany. Natomiast z ciekawostek innych to jest to, że wszystkie przystanki są już właściwie gotowe, jeżeli chodzi o przyjęcie pasażerów. Oczywiście wiadomo, że brakuje wiat, słupków informacyjnych, bariery itd. Natomiast sama płyta peronowa, jeżeli chodzi o połączenie płyty peronowej z krawędzią peronową, jest już mniej więcej gotowa. Na tyle, że później jak jechał tramwaj HRC, czyli Hyundai, można było na spokojnie realizować na większości przystanków testy pochylni, które po prostu były wysuwane i było sprawdzane, czy można na spokojnie obsłużyć osoby z niepełnosprawnościami. Więc tego typu rzeczy były tutaj testowane. Tu przy okazji przy Świętego Bonifacego znajduje się rozjazd, który jest już taki inny trochę, bo to nie jest taki rozjazd, jaki mamy zazwyczaj w tego typu miejscach, jak chociażby przy Dądzie Deszyńskiego, czyli po prostu zwykły łącznik międzytorowy. To jest trochę inny łącznik, bo mamy tutaj już sygnalizację świetlną, podobną do tej, która się znajduje na miasteczku Wilanów, z tym, że mniej rozbudowaną. Zresztą cały układ torowy, który się znajduje w miasteczku Wilanów, jest dosyć mocno rozbudowany i za chwilę to zobaczycie. Nawet czy więcej dokładnie zobaczycie w kolejnych materiałach, bo temat tych rozjazdów i torów w miasteczku Wilanów zrobi specjalny materiał, jeżeli chodzi o testy, jak to będzie wszystko funkcjonować, bo tam jest zupełnie nowy system sterowania ruchem, którego jeszcze w Warszawie nigdzie nie mieliśmy. Na Błernerowie owszem jest system sterowania jazdy po jednym torze i blokady, natomiast tutaj mamy zupełnie coś innego, bo to mamy system inteligentny, który wpuszcza tramwaj na dany konkretny tor. On układa całą trasę, są tory odstawcze na torach manewrowych i tak dalej. Jest to naprawdę rozbudowane. Jest sygnalizacja czterokomorowa,
gdzie jest specjalny sygnalizator do informowania, że są realizowane manewry, że można wjechać na tory, że jest w trakcie fazy testów, jest resetowane, czy też oczywiście, kiedy tor jest całkowicie zajęty, więc jest to zupełnie nowy system z sygnalizacją świetną, nie tylko łącznie w formie pionowych oczek i poziomych kresek, ale również w formie informacji świetnych, jeżeli chodzi o kolory, więc kreska pionowa jest teraz zielona. No, to takie ciekawe. Lecieliśmy już do samego Wilanowa, więc jak widzicie tramwaj z prezydentem, bo oczywiście prezydent Warszawy tam się znajdował w tym tramwaju, dojechał właśnie już do miasteczka Wilanów. Ja wiem, że wy mi tam w komentarzach piszecie, że tramwaj do Wilanowa, ale on nie dojeżdża do Wilanowa. Pamiętajcie, że Wilanów to jest dzielnica i dzielnica Wilanów ma w sobie miasteczko Wilanów. Więc faktycznie tramwaje dojeżdżają do miasteczka Wilanów, które znajduje się w Wilanowie i w samym Wilanowie de facto ten tramwaj pokonuje mniej więcej 3 przystanki. Więc to nie jest 4 przystanki, więc to nie jest nie wiadomo jak długa trasa i jak dużo tych przystanków, no ale niemniej między innymi dojeżdża do świątyni Opatrzności Bożej, która się właśnie znajduje obok, za chwilę do niej właśnie dolecimy. Jak widzicie, cały odcinek tramwajowy jest tutaj bez problemu pokonywany. Ja zresztą też się przejechałem później już teraz Hyundai'em na tej całej trasie i mogę powiedzieć, że przejazd taki jeszcze teraz z zatrzymywaniem ruchu, bo jak widzicie tramwaj nie ma włączonej sygnalizacji świetnej, jeżeli chodzi o skrzyżowania. Ruch to chociażby na takim, jak w tym skrzyżowaniu musi być wstrzymany przez nadzór ruchu, no to przejazd tego w ten sposób jest o wiele mniejszy, zwłaszcza jeżeli są realizowane pomiary. Natomiast taki jeden przejazd, który zrealizowaliśmy ze spacerowej prosto do krańca przy Branickiego, był właściwie zrealizowany w 22 minuty. Mniej więcej. Więc biorąc pod uwagę, że było dużo więcej zatrzymywań, nie było co wtedy obsługi przystankowej, ale po prostu mieliśmy też zatrzymania, jeżeli chodzi o sygnalizacje świetne, której nie było, bo musiał być zatrzymany ruch, żeby tramwaj przejechał, to by powiedział, że jest całkiem niezły wynik. No i najbardziej była najlepsza satysfakcja, kiedy wiecie, wszystkie autobusy w okolicy stoją, a my tramwajem stojemy obok. No, to satysfakcja była naprawdę całkiem duża. No i przejechaliśmy już przystanek Świątynia Opatrzności Bożej i dolatujemy do ostatniego przystanku na trasie, czyli oczywiście do terminala, który oficjalnie, z tego co już wiem, będzie mieć swoją nazwę Miasteczko Wilanów, więc już tutaj nawet w nazwach to zmieniłem. Nie Branickiego, tak jak tutaj przystanek się nazywa, tylko on się zmieni swoją nazwę na przystanek krańcowy Miasteczko Wilanów, czyli po prostu będzie jako pętla. No i w tym miejscu, jak widzicie, nie mamy klasycznej pętli, mamy 3 tory krańcowe z 2 torami odstawczymi. Tak, pewnie nie widzicie tych torów odstawczych, prawda? One się znajdują po trasie, przez jeden z tych torów tramwaje mogą przejrzeć normalnie, przez 2 tory z tych torów mogą przejrzeć normalnie przylotowo. Ale one też mogą służyć jako tory odstawcze. I to było wszystko testowane jeszcze dzisiaj w poniedziałek. Natomiast jak dokładnie to wyglądało i jak te tramwaje przejeżdżają i gdzie one się znajdują, zobaczycie w osobnym materiale z całych testów. Bo w dzisiejszym filmie chciałem wam szybko pokazać, że tramwaje dojechały do Wilanowa. Więc wszystkich hejterów, którzy pisali, że to się nie wydarzy w tej dekadzie, że to jest w ogóle niemożliwe, proszę bardzo. Dojechał pierwszy tramwaj pomiarowy. I za chwilę na ujęciach zobaczycie, że Hyundai też dojechał. To nie jest tak, tylko łącznie, że wagon techniczny dojechał, bo jemu się udało. Też inne tramwaje dojechały. To też przy okazji możecie zacząć już przedsmak tego, co będę mówić o całym tym terminalu krańcowym. Jak widzicie tutaj informacji o tym, który dokładnie rozjazd jest w jakiej lokalizacji przekładany, że mamy 4-komorowe sygnalizacje i tak dalej i jest rozbudowane. Te wszystkie szafy, które tam się znajdują, są od całego sterowania. Tam jest cały pulpit, nawet dotykowy, który można sobie zobaczyć dokładnie, gdzie, na który tory, jak się przekłada zwrotnica i tak dalej. Jest to naprawdę rozbudowany system, który, co ważne i co chyba jest najważniejsze, będzie współpracować ze wszystkimi tramwajami, które mają nadajnik, jeżeli chodzi o sygnalizację świetną. Czyli wszystkie warszawskie tramwaje, włącznie z zabytkami, coś takiego posiadają. Z tym, że zabytki posiadają tego typu czujnik w innych lokalizacjach, jeżeli chodzi o tramwaje dwukierunkowe. Tymczasem tu widzimy same wycofanie tramwaju później, bo oczywiście na wstecznym później trzeba było wrócić do trasy, gdzie można było zrobić trójkąt, a trójkąt jedyny na tej trasie aktualnie jest przy zjazdach na Gagarina, więc no tramwaj musiał dosyć długi ten odcinek wyjechać, ale faktycznie, jak widzicie, tramwaj jechał już na drugim torze. No i proszę bardzo, 2 Hyundai'e później jechały prosto do miasteczka Wilanów. I teraz możecie zacząć na tych ujęciach, jak one się tutaj przemieszczają. Na jednym, drugim, trzecim, czwartym ujęciu
Tu już na tym ujęciu bezpośrednio w samym Wilanowie, jak widzicie, tramwaje się znajdują, więc one później tam dojechały. Co ciekawe, podczas już testów samych Hyundaiów, obydwa Hyundai jechały ze sobą, razem. To jest bardzo ciekawe wydarzenie, nie będę ukrywać, że ciekawie to wyglądało, bo jak widzicie, Hyundai właściwie jakby robiły wyścig pomiędzy sobą. Ale oczywiście później jeden najpierw Hyundai zajechał na terminal krańcowy, później drugi, system inteligentnie przełożył oczywiście wszystkie zwrotnice, żeby tramwaj mógł wjechać na jeden i drugi, no i de facto jest ten terminal przewidziany na 4 tramwaje, które mogą być obsługiwane przez perony, natomiast jeden tramwaj wtedy jest zastawiony przez inny. No i jeszcze dodatkowo 2 tory odstawcze, więc jest to naprawdę całkiem rozbudowany terminal krańcowy. I co ważne, te 2 tory odstawcze obsługują Hyundai, które są dłuższe, więc to nie jest jakiś duży problem, jeżeli chodzi o to, że te tramwaje są trochę na inną długość niż pozostała flota tramwajów warszawskich. Ale też pamiętajcie, że na razie tylko i wyłącznie Hyundai tutaj będą dojeżdżać. Nie chodzi o to, że to są tramwaje dwukierunkowe, ale chodzi o to, że po prostu tak było zrealizowane dofinansowanie unijne na tą inwestycję, że Hyundai był kupione, żeby obsługiwały tramwaj do Wilanowa, więc też po prostu tramwaje do Wilanowa będą obsługiwane przez te oto i pojazdy. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał z budowy tramwaju do Wilanowa, zostawcie łapę w górę, koniecznie kliknijcie subskrybuj, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, bo już na dniach zobaczycie filmy z testów, jeżeli chodzi o rozjazdy na Branickiego, z testów całej trasy, jeżeli chodzi o te podjazdy, o to, jak Hyundai przejechały cały odcinek w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą stronę. No i jak zawsze, jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji tych wszystkich materiałów, zostańcie patronami Awizynosza. Tymczasem sama trasa tramwaju do Wilanowa ma być oddana do użytku na przełomie października i listopada 2024 roku, więc de facto za 2-3 tygodnie wszyscy już tym tramwajem pojedziemy prosto do Wilanowa. Tymczasem ja idę spać, bo jestem zmęczony. Jeździłem samochodem, tramwajem jednym, drugim, trzecim, czwartym, na monocyklu pędziłem, biegałem. Chcę się zdrzemnąć po tych 7-godzinnych nagrywkach. Cześć!